Cześć, tu Mruk, witam w tutorialu do kostki Bandage typu A. Kostka jest nowa, aczkolwiek nie jest to nowość. Kiedyś była produkowana w firmie Cube Twist. Nie wiem, czy dalej jest produkowana. Teraz jakaś inna firma zaczęła produkować te blokujące się kostki. Kostka ma taki jeden wielki blok, który odpowiada 7 tym małym elementom i to powoduje, że na 3 ścianach w ogóle się nie porusza. Porusza się tylko na 3 pozostałych ścianach. Przez to trochę trudniej ją ułożyć. Trzeba znać trochę więcej algorytmów niż tylko do kostki 3x3. Potrzebne przy układaniu tej kostki, przynajmniej według tego, co ja robię, są jeszcze algorytmy z kuboida, czyli z kostki na przykład 3x3x4. Kostka chyba mniej więcej pomieszana i zaczynam układać akurat nie od białej, tylko od żółtej ściany. Tutaj te krawędzie chcę wstawić, żółto-zielona jest tutaj do dołu i teraz pomarańczowo-żółta krawędź, ona jest obrócona, ale da się ją wstawić. I teraz te 3 narożniki, żółto-pomarańczowo-niebieski jest akurat tutaj, wyjmę go i wstawię. Trzeba go było najpierw obrócić i teraz żółto-zielono-pomarańczowy, on jest tutaj, już jest na miejscu, i żółto-zielono-czerwony, czyli ten, ale jest źle obrócony, trzeba go obrócić. I ta dolna ściana już jest ustawiona. Teraz te krawędzie, które są trochę kłopotliwe, dlatego że na ogół w standardowym algorytmie do wstawienia krawędzi potrzebne są 3 ściany i one są, ale potrzebna jest prawa albo lewa, przednia i górna ściana. Natomiast jeżeli chcemy wstawić tą krawędź, to tutaj mamy do dyspozycji tylko 2 ściany, które się obracają, ale ten można wstawić na pewno standardowym algorytmem, czyli odsuwam ją na bok i wstawiam. Natomiast co z pozostałymi, tą trzeba by było najpierw wyjąć, ale może najpierw ta, żeby ją wstawić, ona musi być obrócona w taki sposób, żeby zgadzała się z tym środkiem, czyli zielony musi być na bocznej ścianie, czerwony na górze. I to oczywiście można zrobić, jeżeli kostkę sobie ustawię w ten sposób, to algorytm do obracania środków na górnej ścianie na pewno nam zadziała. Teraz mam już gotowy ten element i tylko muszę go wstawić. I robię to w taki sposób, że tą zieloną ścianę ustawiam po lewej stronie. Ten element musi wejść do przodu i algorytm L'U, 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 L'U', L'U' i L. I ta krawędź już jest włożona na miejsce. Teraz jeszcze ta, ten sam algorytm, tylko robiony prawą ręką, czyli R'U', 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 R'U' i R'. I ta krawędź jest już wyjęta, ale znowu jest obrócona, czyli F, R, U, R'U' i F'. Teraz jest już dobrze obrócona i znowu ten sam algorytm, który wstawi nam tą krawędź na swoje miejsce, czyli
R uprim, R prim uprim, R uprim, R prim U, R U i R prim. I ta krawędź jest już na swoim miejscu przy użyciu tylko dwóch ścian. I teraz górna ściana i tutaj znowu algorytm do obracania krawędzi, czyli dwie obrócone, ale to jeszcze za mało. Jeszcze raz ten sam algorytm. Teraz dwie są w linii prostej. Ustawiam je w ten sposób i krawędzie są już obrócone. Na razie ich nie będę orientował, tylko zajmę się obracaniem narożników, niezależnie od położenia, w jakim są. Na razie będzie bałagan. Chodzi tylko o to, żeby zrobić całą ścianę białą i tutaj algorytm do przemieszczania krawędzi, który jednocześnie obraca trzy narożniki zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czyli jeżeli kostkę tak ustawię, to wszystkie trzy narożniki przekręcą się, czyli R, U, R prim, U, R, 2, U i R prim. I tutaj mam już całą białą ścianę. Teraz muszę znaleźć dwa narożniki, które są obok siebie. Żaden z nich nie jest obok siebie. I tutaj będę musiał zastosować algorytm do zamiany tych narożników z kubo i du, czyli 2RU, 2RU prim i 2R. Dalej tu jest U prim i D, ale tu D nie mogę zrobić, dlatego muszę obrócić kostkę i algorytm dalej 2R U prim, 2R U i 2R. Te narożniki są już na miejscu, natomiast to, co się wydarzyło na kostce, to to, że tutaj te krawędzie poprzemieszczały się, ale przy wykonywaniu kolejnych algorytmów one mogą wrócić na swoje miejsce i jeszcze te dwa trzeba zamienić miejscami tym samym algorytmem, w takim samym ustawieniu kostki najpierw, tak żeby prawą ręką tutaj mieć możliwość obrotu o 180 stopni, 2RU, 2R U prim i 2R i 2R U prim, 2R U i 2R. Kostka coraz bardziej pomieszana, ale za to narożniki są już na swoich miejscach. Teraz trzeba się zająć zamianą tych krawędzi. I tutaj znowu algorytm z kostki 2, 3 na 3 na 4 z kuboidu, który zamieni te dwie krawędzie i zamieni też te dwie krawędzie, czyli ta wejdzie na swoje miejsce, a ta będzie przygotowana do tego, żeby w następnym algorytmie wejść tutaj. Czyli 2R, 2U, 2R, 2U i 2R. Pomarańczowe krawędzie i czerwona są już na miejscu. Trzeba jeszcze tylko zamienić te dwie krawędzie. I tutaj kostkę ustawiam teraz tak, także mam dalej mam tą jedną ścianę. I wykonanie algorytmu kolejny raz zamieni te dwa i te dwa elementy i kostka będzie ułożona. Kostka ułożona, natomiast zdarza się sytuacja, że ta kostka wygląda trochę inaczej. Na przykład w taki sposób, czyli dwie krawędzie obok siebie są ułożone, te dwie są jeszcze zamienione i pozostała nam do zamiany dwie krawędzie, które sąsiadują ze sobą i tutaj ten drugi algorytm, który zamienia sąsiadujące ze sobą krawędzie, czyli a jednocześnie wymienia te dwie krawędzie, to cały slot obraca o 180 stopni, czyli 2RU, 2RU, 2R, 2U, 2R, 2U, 2RU, 2R U prim i 2R. I przy wykorzystaniu tych algorytmów, trochę z kostki 3 na 3, trochę z kuboidu 3 na 3 na 4 lub innego,
można ułożyć tą kostkę, mimo że cały ten element jest zablokowany. Dzięki za uwagę i zapraszam do kolejnych tutoriali.